Szlak Orlich Gniazd, owiany aurą tajemniczości i przesiąknięty duchem historii, wytyczony został w 1950 roku i prowadzi od Częstochowy do Krakowa na obszarze Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Posiada on nieprzeciętną atrakcyjność turystyczną. Składają się na nią przede wszystkim walory przyrodnicze. Unikalny krajobraz pełen malowniczych, wapiennych ostańców, jaskinie, źródła krasowe zwane wywierzyskami, a także zróżnicowana roślinność. Uzupełniają je walory kulturowe, takie jak zabytki architektury i budownictwa, zwłaszcza wzniesione tu w XIV wieku za czasów panowania Kazimierza Wielkiego, warowne zamki i strażnice chroniące granicę państwa. Budowane były one na szczytach wzniesień pośród trudno dostępnych skał wapiennych, stąd ich nazwa Orle Gniazda. Wybierzmy się więc wspólnie, by zwiedzić ten niezwykły zakątek naszego kraju. Podróż historycznym szlakiem Orlich Gniazd rozpoczyna się w Częstochowie, rozsławionej klasztorem jasnogórskim. Jego historia nierozerwalnie wiąże się z ikoną Matki Boskiej Częstochowskiej, którą w 1382 roku książę Władysław Opolczyk podarował klasztorowi Paulinów. Częstochowa, z reprezentacyjną aleją Najświętszej Marii Panny, to miasto wielu zabytków, a także innych atrakcji turystycznych i rozrywkowych dla ludzi w różnym wieku i o różnych zainteresowaniach. Z Częstochowy szlak wiedzie do Olsztyna, nad którym góruje wapienne wzgórze z malowniczo wkomponowaną bryłą zamku. W jego lochach został osadzony i skazany na śmierć wojewoda poznański Maciej Borkowic za przywództwo w buncie przeciwko władzy królewskiej. Według legendy duch wojewody straszy do dziś. Na wschód od Olsztyna, w dolinie Wiercicy, leży Złoty Potok z Pałacem Raczyńskich oraz wywierzyskami krasowymi znanymi jako źródła Zygmunta i Elżbiety. W drugiej połowie XIX wieku założono tu istniejącą do dziś jedną z pierwszych w Europie pstrągarnię. Wędrując dalej na południe, napotykamy ruiny zamku w Ostrężniku z ukrytym skarbem i rezerwatem chroniącym las naturalny. Kolejno trafiamy do Mirowa, gdzie tutejszy zamek jest wyjątkowo dobrym przykładem dopasowania murów budowli do skały wapiennej, na której stanął. Oddalone nieopodal Bobolice zdominowała sylwetka średniowiecznego zamku wznoszącego się na skalnym wzgórzu. Zbudowana w połowie XIV wieku warownia legła w gruzach podczas potopu szwedzkiego. Obecnie zamek został odbudowany i częściowo udostępniony turystom. Obydwie warownie pełniły rolę mieszkalno-obronnej siedziby rycerskiej. Znajdująca się w obrębie skał kroczyckich Góra Zborów stanowi rezerwat przyrody nieożywionej ze względu na niezwykłe kształty wapiennych ostańców o bajkowych nazwach. Rozpościera się stąd widok zaliczany do najpiękniejszych na Jurze. Na jej zachodnim zboczu, koło Podlesic, znajduje się jaskinia Głęboka.
Kierując się na południowy zachód, docieramy do morska. Na wzgórzu, wśród gęstwiny drzew, ukryte są mury powstałej na przełomie XIV i XV wieku warowni Bąkowiec, niejako przytulone do skały wapiennej wraz z zabudowaniami i pod zamczem. Obecnie wokół zamku mieści się całoroczny ośrodek wypoczynkowy ze znanym stokiem narciarskim. Następnie odwiedzamy Górę Birów w Podzamczu, która od lat była miejscem osadnictwa mieszkańców Jury od schyłku neolitu po średniowiecze. Podziwiać tam można zrekonstruowany na wzór dawnej osady gród na Górze Birów. Nieopodal, na najwyższym wzniesieniu Jury, czyli na Górze Janowskiego, znajdują się ruiny Zamku Ogrodzienickiego. To tutaj krzyżuje się większość jurajskich szlaków. W XVII wieku zamek został zdobyty, ograbiony i zniszczony przez Szwedów. Na pamiątkę tego wydarzenia w lipcu odbywają się tu inscenizacje Szwedzi na zamku. Obecnie zamek jest doskonale przygotowany do ruchu turystycznego i zwiedzania, a w jego otoczeniu powstało wiele atrakcji. Na terenie dziedzińca organizowane są liczne imprezy plenerowe oraz turnieje rycerskie. Kierując się dalej na zachód, poprzez Pilice z XVII-wiecznym pałacem i parkiem, dociera się do ruin zamku w Smoleniu, który pamięta czasy Władysława Łokietka. Spalony przez Szwedów, przetrwał tak do naszych czasów, podobnie jak ruiny strażnicy, a później kościoła w Bydlinie. To tutaj, w okolicach Bydlina, legioniści w 1914 roku stoczyli bitwę pod Krzywopłotami. Udając się na południe, osiągamy powstały w czasach Kazimierza Wielkiego zamek w Rapsztynie, który przez wieki zmieniał właścicieli. My tymczasem udajemy się krętą drogą w stronę Krakowa, podążając piękną doliną, która od potoku biorącego tu początek przyjęła nazwę Doliny Prądnika. Wkrótce pojawiają się pierwsze białe skały wapienne, z czasem przybierające cechę stałego elementu krajobrazu. Na szczycie jednej z nich z daleka widnieje zamek w pieskowej skale, będący renesansową siedzibą magnacką. Opodal zamku ukazuje się nam najbardziej charakterystyczna skała całej Jury – Maczuga Herkulesa. Podążając dalej, docieramy do Ojcowa, z zamkiem wzniesionym przez Kazimierza Wielkiego jako istotny punkt kontroli szlaku handlowego. Niewątpliwą atrakcją szlaku jest Ojcowski Park Narodowy. Obfituje on w wiele gatunków zwierząt i roślin charakterystycznych dla tego terenu. W Ojcowskim Parku Narodowym warto zwiedzić wiele atrakcji turystycznych, takich jak tutejsze jaskinie, Grotę Łokietka i Jaskinię Ciemną. Obszar Ojcowa i Doliny Prądnika uchodzi za najbardziej atrakcyjną i zalesioną część Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Niedaleko, w malowniczej Koszkwi, można odwiedzić średniowieczny zamek, w którym obecnie funkcjonuje hotel. Na koniec wędrówki szlakiem Orlich Gniazd docieramy do Krakowa. Górujący nad miastem Zamek Wawelski jest bez wątpienia najważniejszym zamkiem Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Z drewnianego grodu Władysław Łokietek i Kazimierz Wielki stworzyli prawdziwą królewską siedzibę, którą z czasem przekształcono w renesansową rezydencję.
Dzisiaj Wawel jest siedzibą muzeum i skarbnicą pamiątek narodowych. To jeszcze nie koniec naszej podróży, gdyż Jura Krakowsko-Częstochowska to doskonałe miejsce dla wszelkich aktywności fizycznych, dzięki walorom specjalistycznym w otoczeniu szlaku. Wzbogacają one ofertę turystyczną o coraz nowe formy turystyki kwalifikowanej. W okresie letnim są to piesze wędrówki, nie tylko szlakiem Orlich Gniazd, ale również krzyżującymi się z nim szlakiem Warowni Jurajskich i szlakiem Zamonitu, jak również rajdy z Łazy oraz autokarowe wycieczki krajoznawcze. Uprawiający turystykę rowerową korzystają ze szlaków rowerowych, głównie jurajskiego szlaku rowerowego Orlich Gniazd. Zmotoryzowani entuzjaści mocnych wrażeń również znajdą tu coś dla siebie. Jazdę samochodami terenowymi i quadami. Jura to wymarzone miejsce dla pasjonatów speleologii, penetrujących jaskinie. No i wreszcie, miłośnicy wspinaczki skałkowej, zarówno początkujący, jak i zaawansowani, mogą się wspinać pod czujnym okiem instruktorów i opieką jurajskiej grupy GOPR. W okresie zimowym można tu uprawiać narciarstwo biegowe oraz narciarstwo zjazdowe. Odrobina szaleństwa na skuterach śnieżnych zadowoli nawet najbardziej wybrednych. Na pozostających na dłużej turystów czeka dobrze przygotowana baza noclegowa. Podniebienia największych smakoszy zadowoli miejscowa baza gastronomiczna. Najbardziej znane potrawy jurajskie to żurek siewierski, złotopotocki pstrąg z rusztu i prażonki porębskie, które doczekały się Światowego Festiwalu Prażonek, organizowanego od roku 2003 w Porębie. Atrakcji na terenie Jury Krakowsko-Częstochowskiej jest znacznie więcej, gdyż to miejsce, w którym spędzony czas gwarantuje spełnienie, spokój i pełny relaks. Szlak Orlich Gniazd. Wznieś się na wyżyny. Jest jeszcze wiele do zobaczenia. Czytała Krystyna Czubówna.